Siemanko, witam. Kiedyś ktoś się pytał, czy szpachluję na gołą blachę. Jak szpachla na gołą blachę się będzie trzymać? No tutaj akurat przy tym autku, które sobie robię, znalazłem takie miejsce. Faktem to jest pod maską w komorze silnika, no ale jest tej szpachli nałożone, jak widać. Ponad 2,5 mm. No i ku zaskoczeniu bardzo ładnie to się trzyma. Więc wydaje mi się, że jeżeli powierzchnię dobrze się odtłuści, przygotuje, to nawet ta szpachla na gołą blachę będzie się dobrze trzymać i nie będzie odchodzić. Wiadomo, jeżeli tu by była gdzieś korozja czy coś takiego, rdza, no to na tych wżerach, na tej rudej, prawdopodobnie ten kit by odłaził, ale że tutaj akurat była goła, surowa, zdrowa blacha, coś tu było prawdopodobnie spawane, bo tu widać, tu jest jakaś łatka wstawiona. Dlatego było to wykitowane, wyszpachlowane. No ale spokojnie się to trzyma. Bez podkładu. Więc nawet dając szpachlę na gołą blachę, jeżeli od drugiej strony nie będzie dostępu wilgoci, wody, najprawdopodobniej ten kit nie będzie odłaził, nie będzie się podnosił. Że to by było na tyle. Dzięki. Pozdrawiam.